Tu było wiele bardzo ważnych elementów, w tym chyba najtrudniejszym już okresie przygotowań do startu kosmicznego, ale wśród wstępnych uwag było, że trzeba uwzględnić po pierwsze, po drugie, po trzecie i pan pułkownik powiedział po czwarte. Tak, po pierwsze to była, jak pamiętam, ogólna kondycja, po drugie to było przygotowanie specjalistyczne, a więc to kosmiczne, techniczne, i po trzecie było przygotowanie naukowe, i po czwarte jeszcze. Co jest chyba istotne i co realizuje się już od pierwszego dnia pobytu w gwiezdnym miasteczku, to jest przygotowanie samego siebie. A więc przygotowanie organizmu i przygotowanie własnej psychiki do oczekującego lotu kosmicznego, bo to jest istotne naprawdę bardzo. I to jest chyba najtrudniejsze. Tak, musimy przygotować swój układ krążenia do pracy w warunkach nieważkości. Wtedy, kiedy krew nie posiada swojego ciężaru, kiedy ona jest w sumie, jak gdyby gęstsza, bo organizm pierwszych dwóch, trzech dniach pozbywa się dużej ilości wody. Wtedy, jak gdyby do krwiobiegu, wchodzi dodatkowo 800-900 ml krwi, która zwykle zalega dolne partie ciała. Boimy się przekrwienia górnych partii ciała, mózgu, musimy to trenować. Są metody specjalne ćwiczenia fizyczne, wysiłkowe, kiedy kosmonauta jest głową do dołu pochylony, kiedy nawet śpi bez poduszki na łóżku nachylonym do dołu, prawda, głową. Tak spaliśmy przed startem zresztą już dwa tygodnie. I również, co istotne, bardzo musi od pierwszego dnia pobytu w Gwiezdnym trenować swój aparat równowagi. Ten aparat równowagi, który dla pilota, dla człowieka jest zmysłem, bez którego nie moglibyśmy chodzić, czuć się prawda, poruszyć się, dla pilota jest on potrzebny i on jest pewną przeciwnością. Czym jest bardziej czuły, tym, wydaje mi się, jest doskonalszy dany od przyrody. Ale zbyt czuły jest dla lotnika przeszkodą. A zbyt czuły dla kosmonauty może stanowić barierę nie do przebycia. Daje się trenować ten aparat, jego odporność na tak zwaną chorobę lokomocyjną, czy morską, czy powietrzną, jak niektórzy nazywają. Chodzi o to, że w kosmosie, kiedy nie ma siły ciążenia, on może dawać błędne sygnały do naszego układu, do mózgu i stąd może wynikać złe samopoczucie. Okres adaptacji może przedłużać się bardzo, i jeżeli tych treningów, tych ćwiczeń na krzesłach obrotowych, na bębnach obrotowych, na wirówkach, prawda, na huśtawkach wszelkiego rodzaju będzie więcej, kiedy, kiedy będzie nam się już nie chciało tego, prawda, kiedy będziemy czuli, że już mamy tego wszystkiego dość, to znaczy, że trenujemy dobrze. I rzeczywiście, czym więcej wysiłku na Ziemi, tym w kosmosie jest lepiej. I tak w naszym przypadku było. Nie oszczędzaliśmy się z Piotrem i w kosmosie było nie tak znów źle, w okresie adaptacji. I to przygotowanie psychologiczne samego siebie. No bo co to jest kosmos? Wiemy, że to jest nieważkość, że to jest próżnia, że to są różne temperatury i tak dalej, ale, ale co to jest? Jak to? Jak ja będę tam pracował? No tak, to jest makieta trenujemy na makietach. Stacji orbitalnej, no dobrze. To jest podłoga, to jest sufit. Ale w kosmosie tego nie będzie. To będzie umowne. Jak ja się przystosuję do tego? Jak ja będę pracował? Czy ja muszę poznać geografię stacji tylko w tym położeniu ziemskim naszym góra dół? Czy muszę ją poznać w jakiejś sytuacji odwróconej? A jeżeli będę w nieważkości, to jak? Zawieszony w przestrzeni? A co na to powie mi Ziemia, to znaczy jej położenie? Czy nie zburzy mi tego układu orientacji? Bo ja muszę być do tego przygotowany. Muszę to zmieniać. Pilot, myśliwiec, wykonując skomplikowany pilotaż, lot, czy na walkę powietrzną, kiedy to się zmienia dynamicznie, kiedy figury są mocno wiązane w przeciążeniach, kiedy, kiedy pozornie ta ziemia jest raz nad głową, raz pod nami, raz z boku, z tamtej. Pilot ten umie przewidywać. On to czuje tą przestrzeń, On czuje wymiary przestrzeni. Potrafi momentalnie odnaleźć. Się. Człowiek nie natrenowany nie może mieć tej właściwości. Tu może być człowiekowi z punktu widzenia psychicznego trudno. Ja później w kosmosie pamiętam, były takie momenty. Ale była świadomość, że już dość tych treningów, że już jest pewność, czy nigdy nie ma pewności? Się nie, pewności nigdy nie ma. Nigdy nie ma pewności. I w kosmosie tak było właśnie. Kiedy byłem już na orbicie, pracowaliśmy bardzo precyzyjnie, kontrolując się wzajemnie. Powinniśmy mieć uwagę skupioną na technice, ale, ale myśleliśmy też i o sobie. Jak zareaguje organizm, jak układ krążenia, czy będzie niedobrze, czy nie. A jeżeli to kiedy zaraz, za godzinę, za dzień, ale czuliśmy tak, jak krew mocno pulsuje w skroniach, w oczodołach i za każdym zdaje się uderzeniem serca ta głowa powiększa swoje wymiary, robi się większa, większa, jednocześnie jak gdyby przekręca nas nogami do góry, prawda, i po 15 minutach. Ta moja głowa wypełnia cały statek kosmiczny. Mnie ani Piotra nie ma tam, tylko jest moja wielka jedna głowa i wiszę tą głową do dołu. Ale kiedy patrzę, przecież to nie jest tutaj pion. Ja leżę, a w makiecie na Ziemi pion zawsze miałem w kierunku pleców. To jest o 90 stopni różne. A więc patrząc na to, staram się ten układ orientacji zmienić do tego, który ja znam z treningów. Dobrze, jest wszystko tak, to jest pion. Za chwilę odwracam uwagę, znów ta głowa duża, znów jest to inaczej. Niechcąco dotykam ręką czy, czy inną częścią ciała burty. Tu, gdzie czuję ucisk, wydaje mi się, że tu jest pion. A wtedy jeszcze, kiedy spojrzę przez iluminator na ziemię, ona okazuje się jest jeszcze w innym położeniu. I wie pan, burzy mi się cały ten misternie konstruowany układ odniesienia. Ja muszę wiedzieć, gdzie jest co. Gdzie jest góra, gdzie jest dół. A ziemia jest jeszcze w innym położeniu. I to właśnie, te przeciwności, to jest tak, to jest inaczej. Nie, to jeszcze inaczej. Ja Jeżeli byśmy nie mieli odpowiednio odpornionej własnej psychiki na to, to stąd, jak mówią koledzy kosmonauci, stąd również biorą się te momenty i złego samopoczucia. A ja tego nie miałem. Ale myślę, że to też jest duża szansa poznania siebie bardziej, głębiej, bo człowiek, który się wspina, dla przykładu alpinista, zyskuje dystans do pozostawianego za sobą świata. W myślach często powraca do tych, których kocha do miejsc, które zostały związanych z przeszłością, widzi swoją drogę życiową w sposób jaśniejszy i prawdziwszy, jakby z dalszego punktu z zewnątrz. I to jest jeszcze jedna sprawa, która dochodzi w tym wymiarze kosmicznym. Wtedy wiemy więcej o sobie, o innych, o świecie, dzięki temu, że oczywiście wcześniej zostaliśmy do tego przygotowani. Myślę, że takich chwil też było dużo. Były momenty refleksji. Bardzo głębokiej, chociaż, jak powiadam, czasu na to nie było, ale poświęcaliśmy na to swój odpoczynek, żeby można było spojrzeć na Ziemię, ogarnąć ją wzrokiem, nasycić się widokiem, ale człowiek nie jest wolny od pewnych, jak mówię, myśli, refleksji. Wysokość, na której wykonywaliśmy lot w odległościach kosmicznych, to jest niewielka, ale jest na tyle wysoko, i na tyle duża jest ta wysokość, że, że widać jak ogromna jest nasza Ziemia. My nie znamy Ziemi. Widzimy pewną płaszczyznę, stojąc na górze. Lecąc samolotem też gdzieś wzrok nasz się gubi. A z kosmosu widać tą krzywiznę. Widać jak Ziemia jest ogromna i potężna. I wtedy w tym kontekście ona taka ogromna, my jesteśmy, tacy mali ludzie. Taki pył, ale nie. Przecież my jesteśmy ludzie, to właśnie tacy jak my umożliwili nam być tu właśnie w kosmosie. Czyli jak jesteś człowieku. Wielki czy mały, silny czy słaby tak to człowiek czuje. Kołacze się tym. I człowiek też nie jest wolny od innych refleksji. Przecież za 90 minut oblatujemy świat. Widzimy wschód, zachód słońca to jest doba. Widzimy wszystkie cztery pory roku to jest rok. Przelatujemy nad różnymi miejscami, które znane są mi z historii. Przelatujesz nad różnymi kontynentami różne narody, różne kultury. Człowiek czuje tą odległość, to oderwanie od Ziemi. I chciałby w tym momencie jak najwięcej wiedzieć o tym terenie, nad którym przelatuje. Brakuje mu tej łączności z ludźmi, brakuje łączności z Ziemią. I niejednokrotnie mówi tak: Aha, to jest to, dobrze, tak. To czytałem taką książkę, inną, tak. Dlaczego ja nie zapamiętałem więcej? Dobrze, ja muszę po powrocie na Ziemię, ja muszę tą książkę przeczytać jeszcze raz. Takie notatki mam w swoim dzienniku pokładowym. Czuję się to oderwanie od Ziemi, czuję się ten dystans, nawet. Prowadzenie korespondencji radiowej, kiedy ten głos w radio jest taki specyficzny, taki z jakimś wielokrotnym echem, który mówi, że jesteśmy daleko, tak strasznie. On się tak, 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 aż drga. To słychać na tych autentycznych nagraniach, jeżeli, jeżeli pan słuchał. A kiedy patrzę na Ziemię, to ona jest blisko właściwie. Widać nawet miasta, widać jakieś większe autostrady, widać porty, widać morza, kontynenty, widać chmury. Przecież to jest atmosfera, która dla mnie, pilota, zawsze była przyjazna, ona dawała oparcie skrzydłom, a dla kosmonauty to jest ogniowy pancerz. I człowiek jest też tego świadomy, że chcąc wrócić, musi tą przyjazną i nieprzyjazną atmosferę przebić, żeby wrócić. No jak pan wie, myśmy przebili ten pancerz. Tak, i to jest chyba szczególnie znaczący impuls dla wyobraźni tego specyficznego okna na świat. Jak powiada profesor Szczepański, tej wyobraźni, która często jest ważniejsza od intelektu, że w ten sposób chce się jeszcze więcej poznawać i chyba jeszcze bardziej intensywnie analizować to, co było przed startem, po to, że domyślam się, gdyby miał być ten następny, to jeszcze bardziej intensywne byłyby to dni, chwile, które mobilizują do tego specyficznego przeżycia, spotkania, odkrycia. Tak, zgadzam się z Panem całkowicie, chociaż przygotowania były rzeczywiście trudne, intensywne, bardzo intensywne, ale bogatszy powiedzmy teraz o doświadczenia pewne, wiedziałbym, że trzeba byłoby się przygotowywać jeszcze intensywniej, wchłonąć jeszcze więcej wiedzy, ale może już wiedzy wybranej. I nie patrząc na to, ile by to przygotowanie trwało, jak byłoby trudne, to zawsze twierdzę, że rok intensywnych przygotowań, kiedy człowiek dosłownie przez całą dobę te problemy zgłębia. Nawet budzi się w nocy z tą myślą, tak, to były takie obliczenia, to była taka sytuacja i analizuje. Rzeczywiście to dochodzi czasami do obłędu, ale to jest potrzebne. I nawet rok przygotowań, a minuta w kosmosie to się opłaca. I chociaż minutę chciałbym je